10 minut po godzinie 8, a gościem audycji Dzień Dobry Kaszuby jest pan Łukasz Rokicki z Agencji Rozwoju Pomorza, a będziemy rozmawiać o Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości. 12. edycja tego wydarzenia rozpoczyna się już z 18 listopada. To wydarzenie odbywające się na całym świecie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Jakie są założenia Tygodnia Przedsiębiorczości? Generalnie chodzi o promowanie postaw przedsiębiorczych. I tutaj inicjatywa jest kierowana zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla najmłodszych, dla studentów. I staramy się tutaj w regionie rozprzestrzeniać, że tak powiem, przedsiębiorczość. W tym roku od 18 do 24 listopada. W Polsce w zeszłym roku zorganizowano około 1000 wydarzeń. W województwie pomorskim było to ponad 100. Czyli wypadliśmy całkiem nieźle. W zeszłym roku otrzymaliśmy również nagrodę za największą liczbę wydarzeń. Tutaj na gali podsumowującej Światowy Tydzień Przedsiębiorczości udało nam się zdobyć taką nagrodę, więc Pomorze jak tutaj najbardziej daje radę. No i tutaj chciałbym nadmienić, że są dwie opcje. Można uczestniczyć w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości jako uczestnik oraz jako partner. Cały czas można rejestrować wydarzenia na ogólnopolskiej stronie. Jest to system Confeo. Należy wejść na stronę www.tydzienprzedsiębiorczości.pl i tam zarejestrować swoje wydarzenie, bądź jeżeli chcemy wziąć udział w takich wydarzeniach, również odbywają się przez tą stronę zapisy. Wszystko się odbywa przez tą przeglądarkę. Do tej rejestracji jeszcze wrócimy na koniec naszej rozmowy, a teraz chciałbym jeszcze powiedzieć, zapytać. Tydzień Przedsiębiorczości także podkreśla, że ważna jest różnorodność w biznesie, prawda? Dlaczego? Tak jest. No, jak to obserwujemy na co dzień, przedsiębiorcy, jak i studenci i uczniowie mają wiele barier na co dzień. W tym roku hasłem jest biznes bez barier. Tutaj podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości staramy się ofertę kierować zarówno do najmłodszych i starszych osób. Mamy tutaj warsztaty, powiedzmy, dla kobiet specjalnie dedykowane, dla nawet dzieci z zerówki, dla przedsiębiorców, dlatego że tutaj tematyka, można powiedzieć, jest dość szeroka, ale staramy się te bariery łamać i z nimi walczyć. Wydarzenie pomaga także wskazać, jakie narzędzia mogą pomóc przedsiębiorcom. Tak, no jako Agencja Rozwoju Pomorza na co dzień obserwujemy i monitorujemy tutaj, że tak powiem, przedsiębiorców i narzędzia, jakich potrzebują. Tutaj, no mówię, tematyka jest różnorodna, także tutaj po kwestie marketingowe, kwestie eksportowe, kwestie inwestowania, funduszy europejskich, zdobywania tych funduszów, negocjacji w biznesie. A do kogo skierowane jest wydarzenie? Czy do każdego przedsiębiorcy? Mi się wydaje, że tak. Każdy przedsiębiorca może wejść w wyszukiwarkę i myślę, że znajdzie coś dla siebie. Dobrze, bo tak, bo cały czas trwa rejestracja. Jeśli chodzi o tą rejestrację, to można rejestrować jako przedsiębiorca, który chce wziąć udział w wydarzeniu, ale także jako partner, który zorganizuje wydarzenie w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości. Dokładnie. Partnerem może być podmiot prywatny, podmiot publiczny, szkoła, uczelnia, że tutaj jest zakres bardzo szeroki. I rejestracja trwa do 18 listopada. Termin był wcześniejszy do końca października, ale został wydłużony ze względów na to, że mam sygnały, że jeszcze nie wszyscy zarejestrowali te wydarzenia, a organizują coś w ramach tego tygodnia. Ilu do tej pory macie partnerów na tą edycję? W tym roku mamy około 40 partnerów, wydarzeń zarejestrowanych 60, ale co roku myślę, że będzie to więcej. Co roku mamy około 100 wydarzeń i około 50 partnerów, więc tutaj z mojej strony prośba, jeżeli ktoś jeszcze nie zarejestrował swojego wydarzenia, no to niech zrobi to jak najszybciej. Im szybciej, tym lepiej. Jeszcze chciałem zapytać o hasło tegorocznej edycji Biznes bez barier. Tutaj także w opisie wydarzenia piszecie, że chcecie pokazać, że takie czynniki jak rasa, wyznanie, płeć czy orientacja seksualna nie powinny w żaden sposób dyskryminować osoby chętnej do działania. Tak, tak. No to właśnie chcemy to w tym roku szczególnie podkreślić. Chodzi też o bariery typu wiek, wykształcenie czy też właśnie płeć. I dlatego tematyka jest taka różnorodna w tym roku. To może coś o tej tematyce. Tydzień Przedsiębiorczości to tysiące wydarzeń w całej Polsce. A co odbywać się będzie na Pomorzu? Może takie przykłady poproszę. No to na pewno miasto Gdynia, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Fundacja Gospodarcza mają bogatą ofertę. Tutaj poza kwestiami marketingowymi można na przykład dowiedzieć się, jak komputer może pomóc w prowadzeniu biznesu.
jak wziąć ster we własne ręce, to akurat Akademia Marynarki Wojennej organizuje. Poza Gdynią to w Gdańsku mamy Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Tutaj proponuję wchodzić po prostu na strony partnerów, organizatorów tych eventów i tam już śledzić, jak przebiega rejestracja, jak odbywają się zapisy. Czyli warto zaglądać właśnie na stronę i tam będzie też plan poszczególnych wydarzeń, co gdzie będzie się odbywać. Dokładnie. My jako koordynator Regionalnej Agencji Rozwoju Pomorza też organizujemy wydarzenia i dziś lub jutro uruchomimy rekrutację na wydarzenia. Tematyka to na przykład tworzenie biznesplanów, jak zarządzać stresem, możliwości finansowania dla przedsiębiorców. Głównie w programie warsztaty i szkolenia, prawda? Tak, ale odbywają się również i konkursy dla młodszych, gry biznesowe, warsztaty czy też konsultacje prawne. Dobrze, to teraz na koniec jeszcze o tej rejestracji. Rejestrować się można cały czas do 18 listopada na stronie tydzień przedsiębiorczości.pl, tak, prawda? Jest, prawda? Jako uczestnicy i jako partnerzy. Tak. Tutaj jest od razu automatycznie przekierowanie na przeglądarkę Confeo i tam zakładamy konto, rejestrujemy się. Jest to dość intuicyjne, więc myślę, że każdy sobie z tym poradzi. Zachęcamy bardzo serdecznie i uczestników, i partnerów do rejestracji na 12 tydzień przedsiębiorczości. A moim gościem był pan Łukasz Rokicki z Agencji Rozwoju Pomorza. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.